Zrób coś dla mnie i pomyśl o swojej ulubionej grze, albo o tytule, które ostatnio dobrze Ci się ogrywało. Teraz pomyśl, który element z tej gry sprawił Ci najwięcej frajdy. Nie od dzisiaj wiadomo, że przeważające cechy gry decydują o jej gatunku, więc jeśli Twoja gra jest rpg em jest spora szansa, że lubisz ją za sposób, w jaki opowiada historię, system rozwoju bohatera albo mechanikę walki. Jeśli Twój wybór padł na jakiegoś FPS-a, pewnie jego mocną stroną będą mapy, wrażenia z użycia broni, drużynowy teamwork, albo rodzaj AI i przeciwników. Z kolei, wybierając coś ze Stranding Games, prawdopodobnie lubisz niewielki wybór, wyzwanie przy najprostszych czynnościach takich jak chodzenie, a także istnieje spora szansa, że masz wyższą postać Kodzimy na swoim przejście Radle. Jakiś czas temu Jim Stirling Zwrócił uwagę, że za tytułami, które kochamy, są konkretne nazwiska, którym zawdzięczamy doskonały efekt końcowy. Niestety najczęściej poukrywane są za zbyt długimi napisami na końcu gry, i znacznie częściej cały sukces zbiera bezduszna nazwa dewelopera lub wydawcy. I na tyle, na ile irytujące są filmowe napisy w produkcjach Kojimy przy każdej cutscence, to być może jest to właściwy sposób honorowania twórców. Albo przynajmniej właściwy kierunek, bo chodzą słuchy, że ego Kojimy jest tak napompowane, że w lecie można go zobaczyć unoszącego się nad miastem. Gdy mówimy o RPG, choć doceniam inne produkcje i temat schodzi. Na Sci-Fi, Mass Effect jest tytułem, który nie pozwala mi się zamknąć, mimo że są osoby, które rozumieją to uczucie, znacznie mniej zgodzi się, że jedynka była z trylogii najlepsza. To tak jakby przygarnąć zwierzaka do domu, a potem zdecydować, że chce się mieć ich jeszcze więcej. Nie wmawiasz sobie, że wszystkie kochasz tak samo, ale zawsze masz swojego ulubieńca, a bez tego pierwszego bardzo możliwe, że nie byłoby tych następnych. Mass Effect jako heroik Dark Fantazy, która opowiada o upadku cywilizacji, w ciekawy sposób łączy się z upadkiem Bioware. W sieci są dokumenty poświęcone historii tworzenia gry, a chyba nikt nie opowiada o tym lepiej. Niż Racevic. link do jego materiałów wrzucę pod tym filmem Sukces trylogii możemy zawdzięczać wielu osobom, dla mnie jedną z nich jest Drew Arpuszy. Wspominałem już o nim kiedyś. Był głównym pisarzem, scenarzystą dwóch pierwszych części. Pracował również przy uwielbianym przez wielu graczy kotorze. I choć czytając jego tweety odniosłem wrażenie, że mimo wszystko preferuje świat Gwiezdnych wojen, jestem przekonany, że z takim samym entuzjazmem podchodzi do każdego projektu. Tym bardziej mnie cieszy ostatni wpis na Twitterze i blogu pisarza, w którym zapowiedział, że dołączył do Archetype Entertainment. Studia, które podkreśla, że złożone jest z weteranów, którzy kiedyś tworzyli BioWare. W jednym z paragrafów drew krótko opisuje swoją relację z Bayer. 20 lat przepracowałem w branży gier. Kiedy zaczynałem w Bioware, wszystko było świeże i ekscytujące. To była praca marzeń. Utalentowani ludzie zebrali się, by razem tworzyć epickie gry, takie jak Baldur's Gate, KOTOR, Mass Effect czy Dragon Age. Ale gdy staliśmy się więksi i odnosiliśmy więcej sukcesów, sytuacja się zmieniła. Zaczęliśmy zmieniać się w korporacje. Coraz rzadziej mieliśmy okazję tworzyć to, co kochamy. Musieliśmy tworzyć gry w oparciu o badania rynku, zamiast bazując na własnej kreatywności i pasji. Moja praca marzeń stała się po prostu pracą. Straciłem entuzjazm i zaangażowanie, które kiedyś miałem. Dla każdego kto czytał wpisy Karpiszyna na ostatnich lat, ten opis wcale nie jest jakimś zaskoczeniem. Szczególnie, że o wypaleniu w branży gier i chęci odpoczynku powtarzał wielokrotnie. Archetype Entertainment co prawda działa pod parasolem Wizard of the Coast, które również ma swoje za uszami, jednak DRU podkreśla jak dobrze się z nimi pracuje, więc może przynajmniej nie będą mieli negatywnego wpływu na kreatywną stronę gier studia. Gdy rzucimy okiem na ich stronę, od razu widać na czym będą się skupiać. Greatest Story Driven Role Playing Games. Tych nigdy za wiele i mogę jedynie mieć nadzieję, że firma dołączy do tej małej grupy jakościowych deweloperów. Loperów. Wiem już nawet w jakim klimacie wydadzą swoją pierwszą grę. Może historia Mass Effect zakończyła się na zawsze, jednak jest szansa, że duch i świetność tej gry odrodzi się w zupełnie nowym tytule. Oczywiście pierwszym dzieckiem archetyp będzie gra w klimacie Sci-Fi. Co to oznacza? Nikt jeszcze dobrze nie wie, i gdyby ten nowy tytuł był człowiekiem, pewnie byłby na etapie błysk w nosza. Pewnie grę zobaczymy najwcześniej w 2023 i miejmy nadzieję, że nikt nie będzie ich pospieszał, bo tym napakowanym historiami grom nie wychodzi to na dobre. Z kolei tuż za rogiem znajduje się Outriders, tytuł polskiej firmy. People can't lie. Studio 16 lat temu popełniło fenomenalnego Painkillera. Później wykopione przez Epic Games wydało nieco gorszego Bulletstorma. Na dwóch grach się jednak nie kończy, bo doświadczenie mają z pracy przy shooterach, takich jak na przykład Gears of War. Zdecydowanie za mało gier wydali, żeby trafnie podać jakąś prawidłowość, ale wygląda to tak, jakby w swoich produkcjach nieco podkręcali saturację trendów. Painkiller ze swoim rewelacyjnym soundtrackiem był owinięty grubą warstwą gameplayowego mięsa, podkreślając to, co w ówczesnych FPS-ach było najlepsze. Bullet Storm był podobny bardziej do Gearsów pomimo swobody w mordowaniu przeciwników, zachowywał charakterystyczną dla ówczesnych trendów toporność w poruszaniu się i tę dziwną chęć w odbieraniu graczowi kontrolera, żeby pokazać mu na ekranie coś fajnego. Możliwe, że nieco niższe loty drugiej gry to efekt Epic Games, a może być też tak, że cokolwiek pojawia się na rynku, People Can Fly robią to jeszcze lepiej. Tutaj minus jest tylko taki, że jeśli trendy są z dupy, studio może dać nam tego jeszcze więcej. Tak czy inaczej filmowy trailer Outriders na zeszłorocznych targach E3 był dla mnie jedynym ciekawym elementem prezentacji Square Enix. Niedawno polskie studio Zaliło się szczątkowym gameplayem, zniosło embargo dla tych, których zaprosiło do gry za zamkniętymi drzwiami i zdradziło nam nieco więcej szczegółów. Fabuła opowiada o grupie ludzi, która trafiła na planetę Inok, by tam stworzyć nowy dom dla ludzkości, ponieważ Ziemia została zniszczona. Outridersi, po wylądowaniu w nowym miejscu, złapali dziwny sygnał i postanowili znaleźć jego źródło. Na miejscu zetknęli się z jakąś tajemniczą anomalią, która zmusiła ich do ucieczki. Ci, którym udało się uciec, stwierdzili, że to wspaniały pomysł, by wrócić do komór kryogenicznych i się trochę przespać. To brzmi legitnie. Pamiętaj, jak zdarzy ci się coś stresującego. Quad 6 b gdy się obudzili, okazało się, że anomalia zmutowała wszystkie istoty na inok, a ci, którzy spali, otrzymali nadnaturalne moce. Generalnie podobna sytuacja jak w fantastycznej czwórce. Brzmi dość banalnie, ale studio zachowało kilka tajemnic i jest szansa, że może zrobić się ciekawiej. Outrider to luter shooter, więc ostatecznie fabuła mogłaby ograniczyć się do gościa pokazującego palcem, skąd przybiegnie kolejna fala przeciwników. Na kanale gry jest bardzo niewiele odnośnie samej rozgrywki. Na szczęście zaproszeni dziennikarze i youtuberzy mogli pochwalić się swoim doświadczeniem. Jedno jest tylko pewne, że gdy ten kanał rośnie, nikt normalny nie zaprosi ogryzków na taki pokaz. Chyba, że będzie chciał usłyszeć, co w jego grze jest do dupy. Zanim powiem coś więcej, to cały czas pamiętam, że demo The Division 2 zanudziło mnie na śmierć, gdy sama gra była naprawdę dobra. Dlatego też zakładam, że film czy też testy mogą nie oddawać prawdziwego charakteru gry. W Outriders dostajemy cztery klasy, z czego trzy są znane. Pyromancer, Devastator i Trickster. Trickster to typ roga, który robi kopuły zwalniające pociski i przeciwników, a także teleportuje się za ich plecy. Pyromancer dużo pali, a Devastator posiada żywioł ziemi. Postacie rozwija się jak w action RPG. Jest drzewką umiejętności, a zebrany lud może dodatkowo wpływać na działanie skilli. Gra to trzyosobowy koop, więc jeśli do tej pory graliście we czwórkę, musisz wybrać kogo lubiłeś najmniej. Zmniejszenie liczby graczy w teamie to akurat nie jest taki zły pomysł. Łatwiej taką grupę kontrolować, nie trzeba szukać randoma, gdy kumpli jest mniej, no i odpowiedzialność za fakapy tak bardzo się nie rozmywa. Outridersami byłem szczerze podekscytowany, dopóki nie zobaczyłem gameplayu. Nie wiem dlaczego wybrali, mam nadzieję, najgorzej wyglądający segment, chyba że od teraz brak wysokich wymagań przełoży się na lepszy odbiór tytułu w dniu premieru. I może to jest jakaś metoda, bo po cyberpunku to teraz wszyscy oczekujemy, że we wrześniu nakarmi głodnych i wyleczy raka. Outriders z kolei wygląda jak mieszanka Gears of Wars z Anthem i z elementami The Division. Interfejs jest brzydki, a w swoich najlepszych momentach jest mocno przeciętny. Gdybym nie wiedział co to za tytuł, mógłbym pomylić go z Apex Legends albo innym arcade shooterem. Chociaż nawet tam to wygląda lepiej. Szczególnie odrzucają mnie paski zdrowia i sposób w jaki pokazują się wartości zadanych obrażeń. Mam nadzieję, że w opcjach będzie możliwość wyłączenia tego wszystkiego co burzy imersję. Graficznie gra przypomina tytuł z 2016 roku, szczególnie w kreatorze postaci. Animacje wyglądają... dziwnie. Nie umiem wskazać konkretnej przyczyny, ale nie są płynne, a postacie są dziwnie lekkie. Szczególnie, gdy znaj Znajdują się za zasłoną. I akurat zasłony to kolejna rzecz, która jest charakterystyczna dla Gearsów i mnie osobiście się już mocno przejadła. Przeszkody sięgające bohaterowi do pasa są nudne, a szczególnie gdy są ustawione w taki sposób. Dlaczego nie możemy dostać elementów struktur, które są bardziej wiarygodne i dają poczucie, że sami wykorzystujemy element otoczenia, by pokonać wrogów? Widząc taki setup, wiem, że deweloper chce, żebym tam pobiegł i strzelał się z przeciwnikiem, dopóki nie wskoczy mi ulti, albo liczba sprzedanych headshotów wystarczająco uszczupli jego pasek zdrowia, żeby wykończyć go uderzeniem z kolby. Przeciwnika, nie deweloper jest też trochę pozytywów, bo działanie skilli ma być modyfikowane przez itemy, co daje szansę na większą różnorodność buildów. Z kolei, zabijając przeciwnika, będziemy odzyskiwać hapeki. Chciałbym, żeby to nie był jeden efekt leczenia na 5 minut, tylko możliwość ciągłego odzyskiwania zdrowia. W ten sposób dynamika byłaby dużo większa, co przekłada się na więcej frajdy z gry. Zdecydowanie za mało jest tytułów, które skupiają się na przyjemnościach gracza, a ograniczają go dziwnymi statystykami, paywallami, expwallami, gearwallami, zamiast po prostu pozwolić graczowi wymordować w fajny sposób wszystko, co napotka na swojej drodze. Wydawało się, że twórcy roz Rozumieją to w Bullet a przede wszystkim w PAKILERZE. Dodatkowo moce Outraiderów są strasznie oklepane. Ziemia, ogień, powietrze, wodę, widzieliśmy to już tyle razy, że przydałoby się wreszcie coś nowego. Władanie czasem też często spotykamy, ale to chyba najświeższe, co na razie dostajemy w tym zestawieniu. Oby czwarta klasa była ciekawa, ale to poznamy pewnie bliżej premiery. Wiele wskazuje na to, że Outriders to shooterowy średniak i niczym nie wyróżnia się spośród innych gier. I tym większy jest mój zawód, bo naprawdę chciałem, żeby było to coś wielkiego. Ludzie, którzy w to grali, zachwalają grę, synergię mocy graczy i ogólną dynamikę rozwałki. Z zasady nie wierzę ludziom z ekskluzywnym dostępem, ale może też być tak, że to kolejny division i dopiero po kilku godzinach pokazuje swoje mocne strony. I aby tak było, bo chciałbym żeby pojawiało się znacznie więcej dobrych gier z Polski. Jednak jak na razie hype mode off. Na pewno kupię w dniu premiery i dam znać czy warto wydać pieniądze na Outriders. Na koniec kilka słów o Wolcen. Chciałem zrobić recenzję, szczególnie, że 100 tysięcy aktywnych graczy to już chyba standard dla tej gry. Jednak gdy popatrzymy na ceny, tytuł już nie jest aż tak bardzo atrakcyjny. 53 zł dwa lata temu, w zeszłym roku skoczyła na 107, a od wersji 1.0 kosztuje ponad 140. Z kolei jeśli chodzi o tę wersję 1.0 to też nie jest najlepiej. Czytałem i słyszałem o masie błędów, a także jest sp że w multi jeszcze przez jakiś czas sobie nie zagrasz. Z kolei graficznie to takie Diablo 3 minus. Oglądałem stream TV gry z Volsena i szczerze nic mnie tam nie zachwyciło. No może poza tworzeniem postaci i możliwością posiadania różnobarwnych tęczówek, co jest super. Wracając do pieniędzy, ta moda cenowa gier Early Access jest i była dla mnie absurdalna. Okazuje się, że im starsza gra, tym więcej kosztuje. Oczywiście argument może być taki, że przecież płacisz wcześniej, więc ponosisz ryzyko i dlatego jest taniej. Ale jak wytłumaczysz, że gra, która przez ten cały czas była dostępna dla wszystkich, nagle jest dwukrotnie droższa? I nie mówię teraz wyłącznie o Volsenie. To historia z cyklu Zainwestuj w Krapa, bo jak okaże się, że jest popularny i kumple zaczną Grać, to będziesz musiał wtedy zapłacić więcej. Poza tym deweloperzy dostają kasę na produkcję. To nie jest tak, że robią ci jakąś szczególną łaskę. Uczciwie by było powiedzieć, że gra jest droższa w Early Access i jak naprawdę chcesz wesprzeć, to płacisz, a w dniu premiery będzie tańsza, bo wszyscy zainteresowani wspierali produkcję. I jest nawet kilka gier, które tak robi. Ale oczywiście wtedy nie zadziała FOMO i nie poczujesz, że musisz zapłacić. Nie wiem, zostawiam wybór Tobie. Jeśli sam się wahasz nad kupnym i nie wiesz, czy warto i chcesz, żebym ja zrobił recenzję, daj znać w komentarzu. I jeszcze tylko wspomnę, że skończyła się ekskluzywna umowa Metro Exodus z Epic Games. Games, a powrót gry na Steama rozpoczął się od 40% zniżki. Uważam, że pomimo całej tej afery, tak najbardziej słuszne zachowanie. Propsy dla nich. No i to tyle w tym odcinku, jak zawsze z tej strony mówił shifter z ogrysków. Powoli zbliża się do nas fala wielkich premier. Daj znać w komentarzu na które tytuły najbardziej czekasz. I standardowo kliknij suba, jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów ode mnie, natomiast łapki w górę i w dół są teraz do Twojej dyspozycji. To znaczy nie możesz ich sobie zabrać do domu, ale śmiało możesz mi je przyczepić pod filmem i dać znać, jak bardzo lubisz lub nie cierpisz moich filmów. I pamiętaj, mówmy głośno, jak chcemy, żeby świat. Wtedy inni pomogą nam go zmieniać. Przełoży się na lepszy odbiór tytułów w dniu. Pr 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 Jak zawsze z tej strony mówił Schiffer z. Klaudia <grywka> Schiffer.